Witam na meczu ligi CPL Open, grupa A. Jest to runda rewanżowa. Mam przyjemność komentować meczyk Detoxów kontra WACEK. Panowie odsłaniają czołgi. Pierwsza mapa wybrana przez gospodarzy, czyli przez Detox, to jest bagno. Oczywiście gramy ósme tiery w trybie szturm. Panowie sobie podsłaniali czołgi. Dwie siódemki, tu mamy dwie siódemeczki, więc tu jest ok. Tak jak wspomniałem, jest to runda rewanżowa. Poprzednie spotkanie tych dwóch klanów skończyło się przegraną Detoxu 3-2. Wacki wygrały spotkanie. Panowie podali sobie wcześniej mapy, które banują i tak nie zobaczymy ani Miasta Duchów, które zbanował klan Wacek, ani Przesmyku Skorpiona, który został zbanowany przez Detox. Będziemy grali tylko wszystkie mapy z wyjątkiem właśnie tych dwóch. I tak, Detox gra na LTG, Lajciku, T29, dwóch trzecich Faterlandzie razy 2 i Fałcy 101, a klan Wacek na Arcie, tylko Łaku razy 2, dwóch trzecich i dwóch Fałkach. No to pokażemy setupy. No, fajne są te fałeczki po stronie Wacków, tylko one mają jedną małą wadę. To są dość wolne czołgi. Fakt, że jeżeli zdążą, podjadą tu pod górę, pod zameczek, to już będzie ciekawie. No, idziemy do góry. Szukamy otwarcia, gdzie tu panowie lajcikami powinni wyskoczyć. Tu mi gdzieś przymknął. O właśnie, jest robak na wilkołaczku, będzie tutaj otwierał. Może się trochę zdziwić, czyli cały klan Detox zjechał tutaj na tą stronę, no tak takie dość niespotykane, rzadkie bym powiedział. Ale nic, spocik wilkołaka na pewno jest lepszy, właśnie złapał w tym momencie LTG. Sam oczywiście jest niewidoczny. Tam widzę Faterland z tyłu wyświecona, to bardziej chyba z tego drugiego wilkołaka, który stoi na D4. No i nic, czy panowie podejmą walkę? No LTG mogłoby mieć pewien problem. No wilkołak jest dość mocnym czołgiem na magazynku, więc przy założeniu oczywiście, że robak nie da się ustrzelić panom w ciężkich czołgach. O co się prosi? Chyba bym zaczekał aż zgasnie, dopiero bym ponownie próbował. Takie wjeżdżanie, jeżeli ktoś jest celowany w niego, może się to nawet dla niego źle skończyć. Przypomnę tylko, bardzo ważna rzecz, że Wacki gają pod Artę. Czyli robak prowokuje, próbuje wyświecić tutaj przeciwnika, który w ramach ucieczki przed Artą, choć niekoniecznie, Arta jest tam, czyli te czołgi tutaj mogą troszeczkę zebrać, te za górką tutaj jest Sebek i spółka nie bardzo. Na razie mamy macanie, dobra, trzeba, gdzie są fałeczki? Podjedziemy może do niego, to przez chwileczkę naprawdę nie będzie się nic działo, chyba że tam lighty podejmą walkę. A widzicie, tu idą fałki. Tu tym wąwozem można faktycznie bardzo, czy podjechać długo będąc niewyświeconym. Tym bardziej, że lightcik jest tutaj zajęty. A fałeczki powolutku. Drugi wilkołaczek tutaj widzę, czyli chce pomóc robakowi. No niestety nie mogą się wylać tutaj na balusa w tym LTG, bo ma naprawdę rewelacyjne plecy, więc byłoby to takie troszeczkę miejsce na kamikadze. Czyżby panowie z Detoxu się zdenerwowali tutaj tym wilkołaczkiem, który nosów świeci i Lapations postanowił go jednak pogonić stąd? No chyba nie. To takie było pogrożenie palcem. Ale zobaczcie, patrzcie na minimapę, o tak wam zaświecę, żeby było widać, że obrysowali się. My tu gadu, sobie jeździmy, świecimy, nic się nie dzieje, bo widzicie, że hapsa nikomu nie obyło. A zobaczcie, gdzie są, jest isy i fałeczki. No Wacek fajnie to robi. Detox, tak jak mówię, no musiał się tutaj schować, choć w zamku, ja wiem, czy jakby dobrze się ustawili, byliby tak bici przez Artę. Nie wiem, tym bardziej, że babostwo widzę ucieka, przestawia się. O, tam gdzie się widzicie, zmienia, nie miał bicia, więc musiał się przestawić. To Detoxy swoim ustawieniem wymusiły
na szulzyku musiał się przestawić, tu nie miał nic do roboty, tylko że tak, tylko że detoksy w tym momencie, zobacz, no jakby normalnie czytały, kurca, fix, prolog, jaki czy co, jakby czytały w myślach. Ale kurczę, fajnie to zrobili. O, dopiero teraz zostały złapane te listy trzecie. Wcześniej panowie niejako z automatu się tu przestawili. Bardzo fajna rotacja, szybciutko zrobiona. Ale cóż, mają mały problem. Panowie wjechali, wiadą fałeczki, które będą naprawdę ciężkie do ubicia. Tu jeśli zobaczcie, zobaczcie jak się listy tam w róg wciskają. One naprawdę mają się tu gdzie schować. O. One wjechały pierwsze, czyli one kapę trzymają. W tym momencie sior, który przyjechał je ukarać, ma no ciężko. No czas płynie. 13 sekund do końca. 12. 16. Kap został zbity. 14 ponownie. No musiał tu LTG. Musiał tu ktoś wpaść i mucić, bo inaczej nic by z tego nie było. Na razie mamy 0-0. Psa jest podobnie, WACEK troszeczkę więcej, no nie, już na misik mamy z powrotem i już jest w tym momencie 1-1, no nie, no to jest młyn, 2-1, 2-2, podjadę wam, zobaczcie co tu się dzieje, ale no nie chciałbym być złym prorokiem, ale w tym momencie WACEK chyba to będzie musiał uznać wyższość, tam i się zaraz, Simon ty mi się zaraz pójdzie do garażu, tu ta fałeczka, Mateusz Laki chyba sobie z nią powinien bez problemu dać radę. Jedynie co mogą zrobić to tylko wilkołaki. Tylko wilkołaki muszą wpaść do środka, a tu może być problem. Benek, niepotrzebnie tak wyjechałeś. Trzeba było tam zostać. Nic, ale ma spokojnie, mamy 4-2. Zostały dwa wilkołaczki i Arta. Panowie jakby byli rozsądni, by się wsunęli do środeczka na spokojnie. Przyjęli i dopiero pogonili te wilkołaczki. 4 minuty zostało, czyli ładnie oberwał tutaj, kto mu tak, Pitek mu tak przyjrzał, no niejako z biodra. No dobre, to był ładny strzał, podobało mi się, panie Pitek. No i co, wilkołaczki wieją, reload. Że nawet gdyby reloadu nie robiły, no niespecjalnie mogę to zrobić, wpaść tu w środek, no wilkołak jest dobry, jak może rozwinąć skrzydła, musi kręcić bączki wokół tego. O, Arta zrobiła swoje, czyli kolega się dobrze przestawił. I co, teraz będzie świecenie, no to co zrobić, no przyklejcie do murku i tyle, no nie dać się wyświecić. Arta tu będzie biła w ciemno, będzie miała jednego wyświeconego, powinna w tym momencie bić, blindy walić jeden za drugim. Mateusz trochę igra chyba z ogniem w tym momencie, nie igrałeś, po prostu byłeś pewny siebie. Pięknie zgasiłeś tego, tylko się przestaw lekko, od razu ruszaj się, świecisz, Arta w ciebie celuje, tak? No i co, panowie pogasnęli, Pitek tylko złapał spota chwilowego. No nie no, z 5-3 w hapsie jest 27% do 10, tylko z tym, że gro trzyma Szulcyk na Arcie. No Wacki będą musiały tą rundę niestety uznać za przegraną, czy już powinny ją uznać, z całym szacunkiem do robaka, nie, co by nie zrobił, no nawet widzę z konkretnym marciarzem, który szybko, fajnie zareagował na to, co się dzieje na mapie, ale no cudów to też nie wymagajmy. 2 minuty 20. Artusia walnęła ponownie, czyli Pitek, źle stoisz, ewidentnie, skoro Arta jest tam w stanie cię grzmotnąć. Trochę nie rozumiem zachowania tutaj Mateusza i reszty. Powinni w tym momencie zrobić tutaj po zewnętrznej, próbować dorwać tego wilkołaka. O właśnie, strzała Mateusz przyjmie. Pokazał wcześniej, że potrafi strzelać w pędzące wilkołaki, więc da radę. O właśnie, i bum, przy celu, nie spiesz się. Aj, strzała byś wytrzymał. Pitek, wyjedź i skończ tego wilkołaka. O właśnie. Nie, panowie z Wacków, sorry, nic osobistego, ale po prostu no tak kibicuję, no na zasadzie nie, czy kogoś lubię, czy nie, tylko po prostu no tak w tym momencie ktoś się powinien zachować. Ale no tu pełen szacuneczek dla arciarza, zobaczcie, wyciągnął tego Pitka tu, przyklejonego do muru. Powiem szczerze, no nie, no to jest po spleszu, bo to przecież no nie ma prawa chyba wejść tak z góry.
Nie no, wejdzie spokojnie, tutaj w tą wieżę nie trafi, ale gorzej, że przy samym murku tak wyciągnął. No trochę wątpitka, dostał raz wcześniej od arty, powinien zdecydowanie się przestawić, tym bardziej, że cały czas świeci, powinien zwiać z tego kółka, nawet zrobić rundkę wokół zamku, ale nie stać w miejscu. Meczek wygrany, no ale mimo wszystko szkoda, tak? Później koledzy z klanu patrzą, no co, dałeś się zabić? Ale tutaj pełne uznanie, bo swoje w meczu zrobiłeś, no i... Coś mi się widzi, że nie byle kto ci uwalił, bo tu kolega na tej arcie naprawdę fajnie gra, o tak powiem. A mówię to z bólem, gdyż babostwo moim zdaniem powinno być karane, no, chłostą to co najmniej. Ale to nic, takie mam realia mamy gry, więc tak gramy. I strzał, nie no, coś takiego to tylko w WOCie, no widzieliście to? Widzieliście to? To było piękne. No, no nie, jak tu kolega, gdyby tak Szulzykowi dać jeszcze tak, nie wiem, z minutkę, to co, skończyłby to? No dobra, to było naprawdę mocne. Panowie bardzo rozsądnie robią. Powiem, że wiedzą, gdzie jest arta, ale wyjeżdżanie jednak mogłoby się źle skończyć. Kolega co prawda jeszcze nie przeładował, ale rozsądne. I popatrzmy, przegranych najlepszego hapsa, no kto mógł zrobić, no kto mógł zrobić, no patrzcie, 2900, zobaczcie, oddany strzał, czy trafienia, czy przebicia, da się, posłania wygranych, no zdecydowany lider, no kto tu, Seitaro, no, pięknie, zobaczcie, dobra, i co, idziemy do garażu, mamy 1-0 dla detoksu, teraz będzie zmiana stron i panowie będą się dalej okładali ołowiem. No. Zdecydowanie Szulzyk na arcie gwiazda spotkania. Na pewno. To nie ma znaczenia teraz, na tym etapie. No i dobra, panowie sobie powybierajcie. Tak, o właśnie, dobra. Dobra, no i jest okej. Sprawdzę na czacie. Panowie? No, co tam się dzieje w ogóle? Ale to... Dlatego chciałem, żeby wszedł, bo nie chciałem się przed, bo nie ma czasu. Ale to nie ma znaczenia. Przed zasłonięciem można czołg. To jest taki mały błądzik, nie mający znaczenia. Gracie dalej po prostu. Okej, okay. No dobra. Czekaj, jest ktoś od was, panowie z detoksu? No właśnie, czekam. Panowie mieli pewien problem natury regulaminowej. Rozwiązali go chyba, zaraz się dowiem. Znaczy, czyli panowie z detoksu trochę nerwowo zareagowali, gdyż jeden z klanowiczów Wacków przed zasłonięciem wybrał czołg w garażu. Detox miał lekką konsternację. Panowie, zostało to wyjaśnione na czacie dowódców. I panowie będą grali dalej.
Przypominam tylko, że po zasłonięciu, znaczy po zasłonie, podczas odsłaniania, jeżeli którykolwiek z zawodników będzie miał niewybrany czołg i go wybierze, wtedy jest to faul. Powinien, mając niewybrany czołg, nie brać uczestnictwa w meczyku, czyli gramy w osłabieniu. To jest istotny błąd. To, co się stało, pomijamy. Panowie w każdym razie zrobili. Dobra. Tym bardziej, że jestem zwolennikiem. O, WACEK zgłosiły gotowość. Jestem zwolennikiem grania fair play, to raz, to jedno. Owszem, regulamin jest po to, żeby się go trzymać, a nie go łamać na każdym kroku. Ale mimo wszystko jestem zwolennikiem, jeżeli są to małe uchybienia, jednak roztrząsania sporu już na polu bitwy. No i tu mamy szósteczkę na ósemeczki. I to, co mówiłem, pan nie wdał tego i on nie ma prawa grać, ale detoksów jest więcej, gdyż mają jednego rezerwowego. O. W momencie, gdy osoba, która nie wybrała czołgu, wybrała czołgu, przecina drużyna ma prawo skorzystać z przysługującego mu zwycięstwa w tym momencie po prostu. Ale tutaj nic takiego nie nastąpiło. I mamy drugą rundę. Na mapie bagno, tym razem to WACEK będą się broniły, już zapominamy o tych regulaminowych rzeczach, znaczy nie zapominamy, tylko po prostu zajmujemy się grą. I tak, WACEK grają na trafiku, dwóch isach trzecich, dwóch fałkach i dwóch AMX-ach 50-100, a detoksy na arcie, LTG, dwóch isach trzecich, dwóch waterlandach i fałeczce. No zobaczymy, co te beczułeczki, czyli AMX-y 50-100 tu zrobią na obronie. Spotykam się z bardzo skrajnymi opiniami na temat użyteczności tych czołgów, co raczej wynika bardziej z tego po prostu, kto na jakiej mapie go chce użyć i w jakim celu. Widziałem głupie użycie tych czołgów, widziałem genialne, także o, zobaczcie, no tutaj co pokazujemy. Szkoda, że kolega się szybciej nie rozpędził, jeżeli chciał tutaj wjechać. Jak się ustawił klan WACEK, Detox ma artę, powinien grać pod artę, tylko grając pod artę bym wziął, szczerze mówiąc, o jednego lajta więcej, no ale okej, nie gram, nie moja piaskownica, nie moje zabawki. Panowie się fajnie tutaj, zobaczcie, jak skitrali przed tą artą, domyślam się. Kurczę, bardzo wysoko podjechały te AMX-y. Fakt, że to są czołgi, które jak podejmą walkę z trafikiem, no to potrafią go pod moment wysłać do garażu. Przy założeniu rzeczywiście trafią. Na razie mamy takie macanko tak zwane, czyli panowie się świecą, próbują wyczuć, gdzie są, jaki ma, gdzie kto postawił defa, kto trendy przyatakuje. Sytuacja się... Dobra, jeszcze nie wyklarowała. Panowie nic nie wiedzą jak na razie. Gdzie to jest ten trafik? Mi tu gdzieś umknął robaczek. No. Ale kurczę, robak wysiecił nie te czołgi, co trzyma. Bardziej bym się przynajmniej o tych tutaj się trzecim i o Faterlandzie, bo te czołgi mogą tu trochę namieszać. Nie wiem, gdzie ona ma miksy. Czyżby chciały zrobić tutaj plecki i po prostu od tyłu panów zaatakować? No mogą nie zdążyć, gdyż zobaczcie, co się dzieje. Tam panowie już są pod zamkiem. LTG, zobacz, balus na LTG od razu się przesunął. Bardzo słusznie zresztą. Powinien chyba troszeczkę zwracać uwagę, co się dzieje, gdyż mam takie dziwne, nieodparte wrażenie, prawie że graniczące z pewnością, że robak jedzie po prostu parte. Ale dobra. I w tym momencie LTG powinno
zawinąć kitę pani drugą stronę. Widzę, że tam listy są okładane, dobra, a tutaj zostawmy zabawę lightów i zobaczcie to, co mówiłem właśnie, czy ten, co chciał zrobić IMX. Objechały tutaj, tylko że to już nie będą miały za bardzo kogo. No właśnie, a panowie sobie tutaj, my tam gadu, lighty, arta, zobaczcie. No niestety, dysproporcja jest dość duża, lepiej, raże lepiej ustawieni są, no bo są w końcu na obronie wackiej. Dwa rzeczy są tylko trzy lufy, jedna mocno obita, druga również dość znacznie. Teraz dopiero w lufach no i szulcyk został skończony, czyli nie skończył, przepraszam, sorki. No i co tu się dzieje? A tu się poszło, to co mówiłem. No, bardzo szybki wjazd, sensowny. Zanim przyjadą tutaj beczułeczki, to trochę minie. Naprawdę kupę roboty, przewaga w lufach, tu jest teraz po stronie detoksów. Detoksy powinny to wykorzystać w każdym razie. Nie rozumiem, co tu robi Sejta na tej fałeczce. Różno się, o właśnie, to co mówiłem. LTG, no, tu zombie, nie poszło ci, nie tak to powinno być. Wiej, chłopie, o, dobra. I nowacki sobie tutaj nie dają za bardzo dmuchu. Oj, nie dają synak. Przewaga lub zrobiła swoje. I w tym momencie mamy 3-2. Z tym, że detoks jest bardzo mocno obity. Tutaj za chwileczkę wpadną przeładowane dwie. Zobaczcie, jadą tutaj. Dwa magazynki, które naprawdę potrafią dużo zrobić. Dodatkowo przyjęli się trafik. Dobra, i teraz panowie obracać i zobaczymy, czy da się radę dwóm IMX-om 50-100. Dodatkowo jeszcze się trafi, który pomimo, że to szósteczka, też potrafi od tyłu tam nieźle pokąsać po zadzie. Nie wiem, no tutaj wszystko będzie zależało od RNG, od umiejętności. Tutaj mamy klasyczny cross combat, więc naprawdę, o, czy tam właśnie Romak już kogoś skończył, to jest to, co mówiłem. IMX również tutaj wysłał do piachu, Chili też kogoś tam, Pitka wysłał, więc mamy 6-5. Została jedna fajeczka, strasznie mocny czołg, ale co z tego, ja mam przeciwko sobie dwie lufy. O ile z tego tą 50-kę to by sobie z nią dał radę, ale trafik po prostu nie daje spokoju. Trafi ma zrobić tylko tyle, dać czas Amixowi się po prostu przeładować. To było dobre. Widzieliście to przez wyłomik podpalić tego, no piękne. Naprawdę meczyk zaskakuje, powiem szczerze. No i pytanie, lekko czy ciężko, co wygra? Łapki w górę. No i stawiam niestety na Trafika. Szybki, mobilny, mocno gryzący, spokojnie się wgryzie. Sejtar nie jest w stanie obrócić po prostu z tą prędkością. Gdyby się jeszcze przytulił, może by coś z tego było gdzieś do muru, ale nie zdąży po prostu. Nie trafił, no serio? Oj, to ta buła, która poszła w ziemię, będzie kosztowała chyba swoją wycieczkę do garażu, kolego, no właśnie. Robak, powiem szacunek, bardzo ładnie to zrobiłeś, wyczekałeś. Choć tu się tutaj farci też pomógł, nie powiem, że nie. Ale nic, no i dawaj, mamy 1-1 w przegranych 3400 Sejtaro na fałeczce. Do samego końca Hubsa odbierał w wygranych. No i tu mamy najsi trzecim, Simon ponad 2000 Hubsa przeciwnikom odebrał. Ładnie, ale rundka fajna. Fajna rundka, pokazała kilka fajnych zagrań, kilka fajnych strzałów. Podobało mi się to, nie powiem, że nie. No, wypadł mi z tego garażu. I teraz będzie zmiana mapy. Następna mapa to będzie... Pałem na Nice. No, że jest to nowa mapa, więc nie miała prawa być w poprzednim sezonie, ale do tej pory wszystkie meczki, jakie były, to... Te w każdym razie, te, które ja komentowałem, to na pewno nikt nie wybrał. W meczykach granych przez inne klany, które były nagrane, również jej nie widziałem, więc coś nowego.
Słuchajcie, mamy standardowe 3 minuty, panowie muszą sobie czołgi wybrać. Właśnie, powinni zmienić stronę. O, właśnie. Tak. Ktoś komuś czyta w myślach ponownie. No nieźle, nieźle. No, damy panu teraz powinny poprzerzucać się, wybrać czołgi. Mam nadzieję, że panowie dopiero w tym momencie zaczną czołgi wybierać. Oj, tak. I teraz jest OK. Przypominam, że mamy 1-1. Panowie z obydwu drużyn pokazują bardzo dobrą rozgrywkę. Zdecydowanie decydują właśnie, czy stara dobra zasada, że wygrywa ten, kto popełnia najmniej błędów. Jak oglądaliście, na pewno wychwytywaliście te właśnie małe błędy, które powodowały te zwroty akcji. Panowie, nie dałem sobie na razie info gotowości, więc spokojnie. Ostatni tydzień rozgrywek ligowych przed przerwą świąteczno-noworoczną. Po tych rundach będą mogli teraz sobie na spokojnie wszystko przemyśleć, potrenować. Jedzenie i picie alkoholu również, gdy święta temu sprzyjają. Wracając tak jeszcze myślami do tej do ostatniej potyczki Seitaro z tym Chafikiem, to współczuję, bo to jest bardzo frustrujące właśnie, jak się gra takim betonem, jakim jest fałka, która po prostu, no to jakbyś w smole się obracał, a tu ci lata wokół ciebie takie małe coś i cię tam kąsa. No niestety, tak jest gra skonstruowana. Albo stety, dzięki temu jest ciekawie. No i tu jest wszystko ok. No i tu mamy 2 siódemeczki na 8, tu mamy już ponownie robak na czafiku. Właśnie ten kąsający. No ciekaw jestem, jak tutaj panowie pokażą, jakie taktyki. Mapa jest duża. Lajciki, żeby objechać na przykład naokoło, mają kupę drogi przed sobą. Jest trochę wąskich uliczek, gdzie dość łatwo kogoś zatrzymać. No ale nic, to jest ich problem. Nie mówię. Ja tylko wam teraz pokażę, co tu panowie mają na tych czołgach. Wspomnę tylko, że Detox gra na LTG, T29, dwóch isach, trzecich i dwóch Fatalanach i VC. Czyli mamy setup z poprzedniej rundy, tylko bez Artusi, a Wacki na miejscu na Chafiku, dwóch isach, trzecich Fatalandzie, dwóch VC-kach i AMX50-100. Zestawiki wam tu pokazuję. To nie to, żebym się czepiał, ale to już jest trochę chyba przesada w oszczędnościach, prawda, kolego? Coś się nie załadowało, zdarza się taki błąd, czy błąd, automatyczna uzupełnianie, jeżeli brakło kasa, bo coś niekiedy potrafi zrobić psikusa lub jest inna waluta niż byśmy chcieli. No bywa. Ale apteczka jest, więc w razie gdyby celowniczy kierowca, dowódca padł, można go zawsze uleczyć. Oczywiście jest duża, czyli ma oprócz tego wciskanego również
ma taką ochronę bierną, czyli trudniej gościa ubić, który siedzi za sterami tego czołgu. Trudniej go zranić. Kurczę, ta mapa, wiecie, pierwszy raz widzę w takim rzucie z góry, no fajnie wygląda. Jak się tu jeździ, tak tego nie czuć. Zobaczcie, te światła, chmureczki tutaj, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No widzisz, gdzie? Cień góry tu. Fajnie, podoba mi się. No w końcu mamy grudzień, tak? Święta, co prawda u mnie tutaj bez śniegu, ale chociaż w grze mam, tak? Dobra. I pokażemy, jak tu się panowie porozstawiali. O. Z tym rozumiem, to 29 i za 3 już nie do końca. Ma problemy z wieżą, ale dobra. Czy z wieżą? Dokładnie to ma problem z depresją. I oczywiście nie mówię o depresji załogi, tylko wiecie, no strzelanie w dół jest mocno problematyczne. Robak tam cały czas tutaj balusa niepokoi. Panowie się co jakiś czas wyświecają. Wiedzą o sobie to na 100%, z tym, że to robak chce tutaj chyba wyświecić kogoś więcej niż tylko LTG. No właśnie, zobaczcie. Wacki są daleko, więc na razie tam nie będę pokazywał. Proszę zobaczyć na minimapie, jak ja nie mam kawał drogi do przejechania. Zaraz minie 3. minuta meczu. I oni no, wcale się jakoś blisko tu nie znajdą na te 40 sekund. No i mamy pojedynek lajcików i co, magazynek czy... Aj, ale tutaj ma chyba niezły, o, ma niezły cover, zobaczcie z tyłu balu, czy robak. Co prawda balu się zdążył schować i to cover od detoksu raczej bardziej zadziałał. Ale kurczę, balusowi niedużo brakło, aby razem z kolegą poszedł do garażu. No i dobra, ale panowie są tak, na otwartym terenie, jeżeli balus ich tu złapie na spocie, będą mieli troszeczkę ciężkamo. Nie wiem, jak tam z biciem jestem dalej, na razie chciałem to podjąć. Są dużo odległości, ciężko tak objąć, widzicie, zobaczyć, co było fajnie widać. No i dobra, pierwszy zaświecił, czyli czy pójdzie za tym Focus Fire? Nie ma prawa pójść, bo chyba jedyny, kto go widzi, to jest właśnie balus w LTG. Słuszna decyzja Wacków, którzy w tym momencie postanowili zjechać z odkrytego terenu. Oni niestety nie wiedzą, czy byli na celownikach, czy nie. Wiedzieli tylko, że zostało spota, czyli więc chowamy się. To się nazywa po prostu reagowanie nie na bieżąco na sytuację na mapie. Niektórym klanom czegoś takiego brakuje. Ponowny spocik. Mateusz Laki tam dostał spota od kogo czy niego? Te spoty, powiem wam szczerze, troszeczkę niekiedy mnie mocno zaskakują. Właśnie, tylko nie troszeczkę, tylko mocno. Bardziej z naciskiem. No i co? I teraz się będziemy punktować. Stało 6 minut. Panowie dopiero podjechali w okolice kapa. Fajnie są te tam na górcu ustawione, nie wiem jak mają z przestrzałem, czy coś im nie zasłania. Na pewno te budynki. Sami się co prawda świecą. Widzicie jak Benek odbił teraz 29? Te rykoszety to są piękne, kurczę. Jak leci taki goldzik na smudze i buch. Bzdynki do góry zamiast do środka. Mamy 1-0. Habs jest podobny. Raz jedna drużyna ma lekką przewagę, raz druga. Podjadę sobie, Sorkin, mam nadzieję, że nie urwę wam jakiegoś wątku, ale chcę zobaczyć, co tu Zbenek jest w stanie zrobić tym siorem trzecim, bo te 29 ma idealne warunki, czyli z trzeci również. Nie, no fajnie ustawiony. W tą stronę jest kapitalnie. Tutaj już niekoniecznie było tak dobrze. Tu jest kapitalnie. To, co newralgiczne ma schowane, nie do końca, skoro tak oberwał. Ale to wynikło z tego. No i mamy 1-1, czyli obydwie drużyny straciły oczy, ale w tym momencie nie są one potrzebne, bardziej do kąsania. Dziwi się, że balu w ogóle wcześniej nie zwiał w drugą stronę, po prostu nie objechał ich naokoło. Zobaczcie, tam gdyby stał za plecami tych Wacków, to miałby po prostu raj, jeżeli chodzi o robienie damage'u.
No i pytanie. Zobaczcie tutaj. Spotka się ten, ta 50 kasetka z sisem trzecim. Tylko, że dla isa trzeciego, który jest już ubity, może to się źle skończyć. Fajeczka idzie pomóc. Okej, okay, sensowny. Tylko jeszcze ci się nie spiesz. Nie spiesz się, zaczekaj na kolegę. Wacki, zobaczcie, bardzo mocno tu się wgryzy, bardzo mocno. Mateusz Laki zauważył niezły problem. Dwie lufy go tutaj dość mocno zmiąchają. I mamy 2-1 dla Wacków. Wacki wykorzystują przewagę, tutaj wykorzystały. Czyli widzę na oparach, zombie VIP również. W hapsie lepiej ma detoks, tylko że wiecie, lufa to jest lufa. Już jest 3-1, 3-2. Ale tak jak mówię, lufa to jest lufa. Wolałbym mieć jednak więcej luf. Z tym, że tutaj, tu panowie powinni drapnąć. Detox powinien tutaj na 3-jego i na zombiego się wylać. Oni by wtedy zrobili, już jest 3-2, a oni by wtedy tu ich skończyli. Są panowie na strzała. Więc trzeci by sporo przyjął, naprawdę by zrobił kupę roboty. Fałka chyba nie poczymy się wróciła, mogła jednak tutaj przeatakować, ale mogła pójść za ciosem, wyszłoby na plecy. Wacki musiałyby się wtedy na kilka frontów obracać. Teraz mają tylko jeden front. Wszystkie lufy kierują w jedną stronę, czyli w pitka. Mamy 3-3. I z trzeci za późno zjechał, powinien to zrobić zdecydowanie wcześniej. Patrzcie, ile dingów. Zwróćcie uwagę, jak panowie dingają dużo. Fakt, że głównie od fałek, ale mimo wszystko mamy 4-3 dla Wacków. I sytuacja dla detoksu robi się mocno niebezpieczna. Jest to mapa, którą wybrał klan Wacek, więc chyba to, co tu widziałem, teraz jestem mocno zaskoczony, że dał sobie strzelić z Benek tak w bok. Mamy 4-4, zjedź w dół, o właśnie, nie daj się tu bić. Zobacz, daj się od zombiego, którego wcześniej nie skończyłeś, nie zraszowałeś i się zemściło, lufy się nie zostawia. Czy 2-9 da radę, jest na strzała, da radę. Mamy po dwie lufy, tylko tak, obydwa tir mają lufy na takich oparach, o właśnie, Mephisto skończył tutaj Simona. I kto? Zombie czy Mephisto? Ach, jednak sobie Taro pomógł tutaj koledzy z klanu. Piękny strzał, zobaczcie, takiej odległości. Wyczekany. No i mamy 2-1. W przegranej drużynie zdecydowanym liderem był Simon, który najświetniej zrobił 2-415. A w zwycięskiej drużynie 2000, tak, Mephisto na T29. Może się powtórzy, ale co, da się, da się. No i dobra. Mogę jeszcze luknąć, ile Mephisto w tej 29 odbił, bo chyba sporo. Tam widziałem rykoszety po nim, to aż miło. Ale dobra. No i mamy zmianę stron. Tak, tylko że to detoks się broni. No teraz detoks ma zdecydowanie trudniejsze zadania, musi zaatakować. Jak widzieliśmy, jak Wacki to robiły, to naprawdę jest kawał roboty. Mamy, że Wacek się trochę zapędził. Gdyby detoks troszeczkę wcześniej się skapnął, trochę bardziej aktywnie zagrał, mógł wcześniej to skończyć. A tak to, szczerze mówiąc, wygrał tak, o, rzutem na taśmę, jakby się chciało powiedzieć. Ale ponownie, bardzo ciekawy meczyk, trzymający do samego końca w niepewności, który klan uzna wyższość jednego na drugim. Więc okej, okay. Oby więcej takich meczy. Jako, że meczy się troszeczkę, widzę, już minął 47 minut, to ja w takim razie nagram i zaraz wrzucę część drugą.